Witajcie, moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was wideoinstrukcję do gry Destiny's. Destiny's jest niezwykle, było niezwykle wyrzekiwaną przeze mnie grą ich z czasu temu, jak była zapowiedziana, że będzie wydana po polsku. Udało nam się w nią zagrać jeszcze, zanim wyszła po polsku, tak naprawdę udało nam się dorwać angielski egzemplarz od wydawnictwa Lucky Duck Games z Polska, za co bardzo dziękujemy. Tak samo właśnie ten polski dostaliśmy, żeby móc nagrać dla Was wideo instrukcję już na polskim egzemplarzu od wydawnictwa Lucky Duck Games. Um, I udało nam się rozegrać całą kampanię, ponieważ dokładnie Destiny jest grą fabularną, gdzie mamy rozgrywamy na, przy pomocy naszych figurek, naszych kafli, mapy, rozgrywamy konkretną historię. I gra jako kampania trwa pięć scenariuszy. Tak? Przy czym pierwszy scenariusz jest dosyć prosty, dosyć krótki. Idea jest taka tak naprawdę, żebyście się zapoznali z głównymi mechanizmami w tej grze. Kolejne scenariusze są już nieco trudniejsze, nieco dłuższe. I teraz jakkolwiek one tworzą tak naprawdę jedną historię to tak naprawdę rozgrywanie ich między, yy, w różnych ekipach nie jest totalnie zabronione, jakby nie, nie jest niewskazane, tak? Oczywiście najlepiej rozegrać całą historię z tą, samą, z tą samą ekipą, różne smaczki można wtedy wyłapywać i tak dalej, ale nie jest to tak absolutnie, absolutnie konieczne. Yy, już, Absolutnie się żeby, żebyście właśnie tak to rozegrali. W grze oczywiście jest bardzo ważna tutaj aplikacja, która jest do pobrania. Ja teraz będę pokazywał różne przebitki właśnie z tej aplikacji, tylko będę przebitki pokazywał z aplikacji, którą zainstalowałem na komputerze. Mam też aplikację na telefonie, przy czym generalnie odradzam korzystanie z telefonu. Osobiście poradziłbym tablet. Wtedy tam dosyć dużo rzeczy się dzieje w tej aplikacji na ekranie, więc wtedy jest to wszystko najbardziej czytelne. No więc tak, dobra, zacznijmy w takim razie od tego, od przygotowania rozgrywki, tak? ponieważ tak naprawdę nieważne, który scenariusz będziemy rozgrywać, no wiadomo, zaczynamy od początku, bo trzeba je rozgrywać od początku, więc ja że tak powiem, e ważne jest, każdy scenariusz tak naprawdę będzie się zaczynał tak samo. Tak? więc I zaczynamy przygotowanie każdej rozgrywki, tak naprawdę, ok, mamy elementy, możemy sobie jak tam już trochę rozłożyć, coś tam przygotować, wiadomo, że tony możemy przecież położyć gdzieś z boku i tak dalej, ale generalnie przygotowanie każdego scenariusza zawsze zaczyna się w aplikacji. Po odpaleniu aplikacji zobaczycie taki ekran. Oczywiście ja aplikację odpaliłem przy pomocy platformy Steam. Na telefonie może to odrobinę inaczej wyglądać, ale generalnie wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Główna różnica jest taka, że ja mam tutaj prawda, strzałkę, a Wy będziecie używali swojego palca. To jest tak naprawdę główna różnica. Jak odpalamy aplikację, wybieramy w co chcemy grać. W tym wypadku oczywiście mówimy o grze podstawowej destynie, dlatego też to właśnie kliknąłem. Następnie będziemy wybierali scenariusz, tak? I tak będzie wyglądało za każdym to Ten krok wygląda dokładnie tak samo za każdym razem, kiedy odpalamy aplikację, kiedy zaczynamy grać. Nieważne, który scenariusz będzie gra będziemy wygrali, zawsze zaczynamy od tego ekranu, gdzie wybieramy właśnie konkretny scenariusz. Możecie sobie jeszcze w ustawieniach zrobić takie rzeczy, żeby sobie dodać. Dźwięki, muzykę, lektora, lektora, oczywiście, polecam. Znaczy, generalnie, wszystko to polecam dodać. Teraz jest to wyłączone po prostu, żeby mi się nie zarejestrowało podczas nagrywania tego materiału. Więc jak już jesteśmy zdecydowani, no, załóżmy tutaj, prawda, wybieramy Sariusz pierwszy. Klikamy, klikamy natura bestii. Teraz uwaga, ponieważ ja już mam tę aplikację zainstalowaną. Mamy tutaj krótki wstęp fabularny i kolejna rzecz, która tutaj będzie, to będzie taki przycisk pobierz. Wy na za pierwszym razem, jak odpalicie aplikację, nie będziecie od razu widzieli tego, zobaczycie przycisk pobierz. Musicie wtedy ten scenariusz pobrać. Ja na przykład tutaj widzę zaktualizuj, tak? no to powiedzmy, że sobie mogę zaktualizować, co pewnie na, na tej samej zasadzie będzie wyglądało mniej więcej, pobieranie tego będzie oczywiście trwało dużo dłużej. Więc jak wy już pobierzecie scenariusz, to zobaczycie właśnie tutaj przycisk graj. I jak będziecie, jak klikniecie graj, to co się wydarzy? Wybieracie tryb. No macie tutaj różne, tak? Możecie grać solo na poziomie łatwym, możecie grać e, na poziomie trudniejszym, możecie grać na poziomie łatwiejszym, możecie grać dwa versus. No tutaj różne macie warianty. My załóżmy, gramy sobie w dwóch graczy, każdy przeciwko sobie. Znaczy dwóch graczy przeciwko sobie. Klikacie normalny. I teraz lektor nam by czytał fantastyczne wprowadzenie fabularne, w którym nam powie, co się dzieje. Następnie przechodzimy do wyboru postaci. Wybieramy postacie, każdy gracz wybiera sobie postać, którą chce grać, i w tym momencie zaznaczamy, które postacie biorą udział w scenariuszu. I klikacie OK. W tym momencie przechodzimy do tego, żeby każdy z graczy wziął dla siebie wszystkie swoje elementy. Figurkę, karty, przedmiot i ustawił swoje pierwsze statystyki. No i teraz to, na co musicie zwrócić uwagę, tak. Tutaj widzicie dokładnie, jak wygląda figurka, którą musicie zabrać z pudełka, żeby ją właśnie żeby z niej korzystać. Tutaj widzicie, że dostajecie jedną monetę, wyczerpujecie wszystkie te specjalne kości. No i dodatkowo każdy gracz zawsze zaczyna z jakimś przedmiotem. W tym wypadku jest to przedmiot łuk numer 04. Dodatkowo w grze występują trzy atrybuty, atrybuty które będą się cechować wszystkie postacie. To jest inteligencja, zręczność oraz moc. No i teraz musimy sobie te statystyki ustawić dokładnie tak, jak je tutaj widzimy. Zaraz zobaczycie dokładnie, co mam na myśli. Każdy gracz pobiera teraz dla siebie taką oto planszę. Wybiera kartę swojej postaci, figurkę, na razie umieszcza ją tutaj w pobliżu, następnie pobiera takie oto drewniane znaczniki. Teraz zaznacza je na odpowiednich torach, właśnie przy tych, na tych wartościach, które przed chwilą widzieliście, kiedy patrzyliście na atrybuty inteligencji, zręczności i mocy. Tak? Czyli w tym wypadku te dwie ostatnie wsadzam na pozycję 11 i 12. To są początkowe statystyki naszej postaci. Dodatkowo, każdy gracz dostaje dla siebie dwie główne kości i trzy kości wysiłku. W tym oto miejscu na planszy gracza będziecie trzymać dostępne kości. Co to oznacza dostępne kości? Oznacza to, że te główne kości, które zawsze są dla Was dostępne, a kości wysiłku no, one nie są zawsze, czasami musicie, nie są zawsze dostępne, czasami trzeba je wyczerpać, czasami niektóre rzeczy pomaga, pomogą je wam odświeżyć, czyli je odzyskać. Na początku gry one zaczynają jakby tutaj obok planszy, czyli nie są od razu dostępne. Na początku każdej tury potem zobaczycie, będziecie mogli taką, jedną taką kość odświeżyć, czyli właśnie umieścić ją tutaj. Ona w tym momencie będzie dla Was dostępna. Od Was będzie zależała później decyzja, czy chcecie z niej korzystać, czy nie. Następnie, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, główna rzecz tak naprawdę dla całej tej gry. Patrzycie na waszą kartę postaci i w tajemnicy przed innymi czytacie jej rewers. Tutaj macie z tyłu wspomnianą, wspomniane zaplecze, że tak powiem, tak, wasze, 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 wasze historia, wasze, wasze pochodzenie. I następnie dwa przeznaczenia, które chcecie osiągnąć, wasze cele, które chcecie zrealizować, tak właśnie nazywane w tej grze przeznaczeniem. Czy chcecie osiągnąć ten cel, czy chcecie osiągnąć ten. Cel. W tajemnicy oczywiście wybieracie, nie mówiąc o tym innemu graczowi. Później, jak widzicie, do każdego celu i do każdego przeznaczenia jest przypisany osobny kod QR. Sugerujecie się tutaj tym kolorem, i tutaj tym kolorem. To może się przydać ta informacja Wam później. Aplikacja mówiła też, jak widzieliście, że każdy gracz dobiera tam, ma tam jakąś swoją startową kartę. Znajdujecie to w karcie przedmiotów, odpowiedni numer i taką kartę przedmiotu umieszczacie w jednym z pięciu miejsc pod waszą planszą gracza. Macie takie pięć gniazd na karty przedmiotów: raz, dwa, trzy, cztery i pięć. W żadnym momencie gry nie możecie mieć więcej niż pięć przedmiotów. Na przedmiot składa się jego wartość, czyli jego cena. QR-kod, który będziecie skanować, żeby właśnie różne rzeczy móc z tym przedmiotem robić oraz specjalne zdolności tych przedmiotów. Teraz zdolności te dzielą się na dwa rodzaje. Odrzuć oraz zawsze. Jak konkretnie to działa, to powiem Wam nieco więcej nieco później. Gdzieś na z boku obszaru gry połóżcie wszystkie pozostałe karty przedmiotów oraz wszystkie kafle mapy, wszystko w zakrytych stosach. Słuchajcie również gdzieś zasoby waszych żetonów, które będziecie używać w tej grze. Tak? Mamy tutaj oczywiście monety, żetony doświadczenia, żetony par, które wykorzystujemy przy handlu oraz znaczniki miejsc kluczowych. To wszystko trzymajcie gdzieś z boku, żeby mieć do tego łatwy dostęp. Jak już każdy z graczy jest przygotowany, wtedy klikamy tak. Uwaga, tutaj dodatkowe informacje. I teraz uwaga, dostajemy informację o pierwszym kaflu mapy, który musimy umieścić. Umieszczamy go już stroną odkrytą do góry. Dajemy ok. Widzimy pierwszą postać, którą musimy. Położyć teraz to jest niby budynek, ale tak naprawdę reprezentowany też przez człowieka, ponieważ jak wejdziemy do człowieka, to właśnie z tym kapłanem będziemy oczywiście rozmawiać. Więc umieszczamy w tym miejscu na kaflu. Oczywiście nie musi być dokładnie w tym miejscu, troszkę w lewo-prawo, ale generalnie często na takich kaflach będą, będzie się pojawiała więcej niż jedna figurka, więcej niż jedna rzecz. Więc może lepiej, żebyście tak starali się to w miarę pilnować, tego gdzie to leży, tutaj, żeby potem to dobrze odzarwać na stole. Więc w tym miejscu ustawiamy figurkę, która jest kościołem. Tutaj umieszczamy kolejny kafel. Tak, i teraz uwaga, ten kafel kładziemy zakryty, czyli tą czy tylnią stroną, rewersem do góry. W ten sposób pojawia się kolejny kafel, kolejny kafel, kolejny kafel. I teraz zaczyna swoją turę Wiedźma. Krótko mówiąc zaczyna, zaczynamy rozgrywkę. Jak widzicie każda tura się zaczyna od odświeżenia jednej kości wysiłku. Jak już rozłożycie wszystkie kafle, to następnie na kaflach wykładacie oczywiście te elementy, które były tam do wyłożenia zgodnie z instrukcją. Oraz Wasze postacie to jest Wasza startowa pozycja. No dobrze, i jak już jesteśmy gotowi, tak? Mamy to wszystko przygotowane, jest, każda postać jest dobrze przygotowana, wszystkie kości z boku, te, yy, generalnie te wszystkie pierwsze kafle, mapy są już wyłożone. No to teraz zaczynamy rozgrywkę. I w jaki sposób ta rozgrywka się toczy? Generalnie, tak jak widzieliście, już na ekranie zaczęła, miała się zacząć tura gracza. No i właśnie tak, jedna postać jest, jest wybrana, nawet przez aplikację po prostu, która zaczyna swoją turę. No i teraz ten gracz rozgrywa swoją turę. W swojej turze może robi. Akcji związane z początkiem, który przede wszystkim jest to odświeżenie tych kości wysiłku, następnie może wykonać ruch, no i potem może wejść w interakcję z miejscem kluczowym. Jak to wszystko zrobi i zrobi wszystkie rzeczy, które tam są związane, z tym związane, no to wówczas kończy turę, klika koniec tury i przechodzimy do kolejnego gracza, i tak na zmianę. Będziemy zagrywać nasze tury, dopóki gra się nie skończy, dopóki któryś z graczy nie wygra. Aplikacja będzie wam czasami mówiła też, że pomiędzy turami coś się wydarzy, co wpłynie na zmianę środowiska, będziemy musieli na przykład kafel odrzucić, jakiś inny podłożyć, będziemy musieli jakąś figurkę zdjąć, inną położyć, ale ta aplikacja będzie Was, o tym wam wszystko mówiła. Przejdźmy teraz trochę bardziej szczegółowo, jak się rozgrywa turę konkretnie gracza. Pierwszym krokiem każdej tury, każdego gracza jest to, że gracz odświeża jedną ze swoich kość wysiłku, czyli umieszcza je tutaj w miejscu na dostępne kości. No i teraz kolejną rzeczą, którą gracz będzie robił, to jest ruch, a następnie odwiedzenie miejsca kluczowego. I teraz to jest ważne, żeby zachować tę kolejność, ponieważ jeżeli zdecydujecie się nie ruszać, możecie się zdecydować nie ruszać, to i stwierdzicie, że chcecie odwiedzić miejsce kluczowe na kaflu, na którym już jesteście, absolutnie możecie to zrobić, ale wówczas nie możecie wykonać ruchu. Po. czyli odwiedzenie miejsca kluczowego zawsze będzie ostatnią rzeczą, którą zrobicie zresztą zaraz zobaczycie, że wtedy wówczas nawet będziecie klikać zakończ turę teraz miejsca kluczowe na mapie wyglądają na dwa sposoby, może to być właśnie figurka albo na przykład tutaj już Wam taki lekki malutki tyci spoiler dam, że w tym momencie jak się to pojawi, to wówczas miejsce kluczowe może również być, że tak powiem zaznaczone taką właśnie takim, takim znacznikiem miejsca kluczowego więc generalnie Ruch, w jaki sposób się ruszamy tutaj w tej grze? Możemy się ruszyć maksymalnie o dwa kafle i nigdy na ukos. Czyli w momencie, w którym powiedzmy byłaby tutaj, byłby tutaj jakiś kafel, to żeby się na niego dostać, nie mogę przejść tak. Mogę przejść raz, dwa. Czyli, i to jest ważne, maksymalnie do kafla, który jest oddalony o dwa kafle o, o dwa kafle od tego, w którym, przy którym się znajdujecie. Oczywiście sytuację komplikuje nieco, jeżeli kafel, na który wchodzicie, jest zakryty. W momencie, w którym zdecydujecie się na ruch, na zakryty kafel, to nawet gdyby tutaj był jakiś inny, powiedzmy, odkryty, załóżmy tak, żebyście szli wcześniej tą drogą i tu, i ten kafel byłby odkryty, ten kafel byłby odkryty, ale teraz chcielibyście i z jakiegoś powodu tu i tu, to nie możecie wykonać dwóch ruchów. Jeżeli wchodzicie, pierwszym ruchem jest wejście na kafel zakryty, kończycie swoją akcję ruchu. Co wówczas robicie? Odkrywacie kafel, tak, potwierdzacie, że chcecie to zrobić. I uwaga, umieszczacie dodatkowe zakryte kafle dookoła niego, ale oprócz tego, jak się zapewne domyślacie właśnie takie kolejne przedmioty, na przykład właśnie żeton, który reprezentuje w tym wypadku miejsce, kamienny, kamienny krąg, mogą się pojawić, tak jak w przypadku pierwszego kafla postacie, które będą reprezentować albo po prostu postacie, albo będą reprezentować również inne miejsca budynki, z którymi będziecie mogli wejść w interakcję. No i teraz interakcja z miejscem kluczowym. Czy chcemy porozmawiać tutaj właśnie z kimś w na przykład kościele, czy na przykład chcemy odwiedzić właśnie tutaj? Tak czy siak, to wszystko robimy w aplikacji. Wchodzenie w interakcję jest banalnie proste. Na aplikację klikacie po prostu to, w co, z czym chcecie wejść w aplikację, czy jest to ta figurka, czy jest to na przykład właśnie takie miejsce jak kamienny krąg, wówczas ten żeton, prawda? No i tutaj macie zawsze potwierdzenie, się wa, aplikacja was pyta czy chcecie czy nie. No załóżmy, że my w tym wypadku poka pokażę wam jak wejść w interakcję z kościołem i w tym momencie co się tutaj dowiadujemy. Jest tutaj kilka podstawowych informacji. Nie ja będę tak chciał z nami przejść przez wszystko tak dokładnie, dokładnie szczegółowo, bo generalnie to jest banalnie proste i nie chcę wam zrazu za, za dużo sfabuły. No, wszak jak widzicie, już je, prawie jakąś część jednej piątej gry tutaj od, odkrywamy, więc tylko chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zawsze to będzie jak w takich starych grach point and click, takich trochę przygodowych, gdzie wejdziemy w interakcję z jakimś miejscem, z jakąś postacią i będziemy mieli kilka opcji do wyboru, co chcemy zrobić. Możemy w tym momencie na przykład i teraz zawsze to jest poprzedzone jakimś symbolem. Generalnie ten sy Symbol Oznacza, że prawdopodobnie będzie to po prostu jakaś wymiana zdań, jakaś rozmowa, podczas której będę musiał wykonywać różne, wykonywać czasami jakieś decyzje i będą po prostu jakieś bezpośrednie czasami konsekwencje, typu odśwież wszystkie swoje kości. No, udało się, to było spoko, nie? Zapytaj, co go trapi. No i w tym momencie on nam coś mówi, dowiadujemy się. Od razu przeklikałem, żebyście nie mieli spoilerów. Czyli widzicie, w ten sposób to działa, tak? Ja po prostu kliknąłem, to była rozmowa. Czasami mówię, czasami tam dają wam różne możliwości, typu, czy chcesz powiedzieć to, czy chcesz powiedzieć tamto i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie opcje, które są poprzedzone symbolem jednego z naszych trzech atrybutów, oznaczają, że będziemy musieli wykonać test umiejętności. Druga rzecz, która może się wydarzyć, to to, że będziemy tutaj pokazywali, mogli skanować różne przedmioty, albo w przypadku takiej ikony z tym D tutaj będziemy mogli zeskanować kartę przeznaczenia, naszego przeznaczenia. Tak na przykład wygląda ikonka, która Was poinformuje o tym, że wybranie tej opcji będzie się wiązało z potrzebą zeskanowania jakiegoś przedmiotu, który jest w Waszym posiadaniu. Za każdym razem w trakcie gry, jak będziecie chcieli zeskanować przedmiot, bo właśnie będzie taka ikonka, którą Wam przed pokazałem, to klikacie właśnie to i teraz Wam się pojawi oczywiście widok swojej kamery i wówczas po prostu musicie zeskanować kod QR. W jaki sposób? Najeżdżacie prawda, telefonem na kod QR, który yy, widzimy na karcie. I przytrzymujemy. I to wszystko. Nic więcej nie musimy zrobić. Jak już gracz zrobił wszystko, odpowiedział na wszystko, na co chciał, tudzież mógł, no w tym momencie może zakończyć swoją turę i klika koniec tury. W tym momencie tura przechodzi na kolejnego gracza. No i teraz która gracza generalnie widzicie, no jak macie tam te wszystkie rzeczy, które możecie zrobić podczas aktywacji, wejścia w interakcję z miejscem kluczowym, no to możecie je zrobić wszystkie tak naprawdę, nie musicie się ograniczać do jednej, możecie zrobić wszystkie, na które aplikacja Wam pozwoli, ponieważ może się zdarzyć, że zrobicie jakąś jakiś test Wam kiepsko pójdzie albo na przykład, nie wiem, coś, jakiś zły wybór fabularny podejmiecie, no i wówczas aplikacja, aplikacja za Was po prostu powie, sorry, koniec Twojej tury. Natomiast Wy po prostu, jeżeli tego tak się nie, nie przetrafi to możecie robić tyle, ile chcecie i jak stwierdzicie, że już ma się dosyć albo już znikną wszystkie opcje, to po prostu klikacie wówczas koniec tury. Dziękuję, do widzenia. No dobrze, wspomniałem przed o testach, to powiedzmy teraz konkretnie nieco więcej, skupić na tych testach, w jaki sposób wykonujemy różne testy umiejętności w tej grze. Test działa w taki sposób, że jak testujemy którąś z umiejętności, to przede wszystkim bierzemy kości główne oraz z pozostałych tych kości wysiłku, które, wysiłku, które mamy teraz dostępne, decydujemy ile chcemy użyć. Tak? Jeżeli mamy wszystkie trzy dostępne, akurat jak porozwiązujemy dany test, podchodzimy do danego testu, to możemy wziąć wszystkie trzy, możemy wziąć tylko jedną. Nie musimy brać żadnej, jeżeli stwierdzamy, że test jest jakiś banalnie łatwy, albo nasze statystyki są bardzo dobre. No to wówczas możemy sobie te trzy kości zostawić na jakieś tam trudniejsze sprawy i rzucać tylko tymi kostkami. W każdym bądź razie, jak się zdecydujemy, powiedzmy, wziąłem sobie jedną dodatkową kość do jakiegoś testu, powiedzmy tutaj do testu mocy o. I w tym momencie rzucam wszystkimi kostkami, które mam, czyli głównymi i te, które zdecydowałem się wziąć. Następnie. Sumuję wartości cyfr, które na nich się znajdują. I w tym momencie na przykład wypadło mi 5. Idę teraz na odpowiedni tor, w tym wypadku tor mocy, i teraz patrzę, ile znaczników tych drewnianych znajduje się na wartości 5 lub mniejszej. To są moje sukcesy. Czyli w tym wypadku, ponieważ moje statystyki wyglądają dokładnie tak, oznacza to, że mam tylko jeden sukces, ponieważ to jest na siódemce, to jest na. Przepraszam, tutaj, tak? To jest na siódemce, to jest na jedenastce, to jest na dwunastce. A mam tylko pięć. Gdyby moje statystyki na przykład wyglądały o, proszę, w ten sposób, to w tym momencie miałbym raz, dwa, trzy sukcesy. Na tych kościach wysiłku może dodatkowo wyjść taki o, proszę, wynik. Ten wynik oznacza. Sukces, tak? Czyli nie dodajemy tego w żaden sposób do tego, co wyszło nam na głównych kościach, tylko to liczymy po prostu jako osobny sukces. Sumujemy wartości z kości głównych i do tego dodajemy, patrzymy ile mamy sukcesów dzięki temu, na przykład 1, 2 daje nam 3, patrzymy tutaj na statystyki, 3 jest tutaj, czyli raz i 2, to są dwa sukcesy plus trzeci sukces z tej właśnie kości, czyli mamy trzy sukcesy. Jak już zobaczymy ile mamy sukcesów, wpis wstukujemy odpowiednią liczbę, i patrzymy, co się dzieje. Dziękuję, nie, nie chcę tutaj sobie, że tak powiem, psuć tutaj żadnej historii. W ten sposób zdajemy testy w tej grze. Różne rzeczy w tej grze, głównie efekty z kart, pozwolą nam, z efekty z różnych zdarzeń, pozwolą nam zwiększyć lub zmniejszyć swoje statystyki. Przeważnie będzie to pokazane jako właśnie ikona konkretnej statystyki i strzałka w lewo. Oznacza to, że wówczas możemy przesunąć sobie daną statystykę o jedno pole, w lewo. Czasami stracimy trochę, więc będziemy musieli przesunąć o jedno pole w prawo. Aplikacja nam zawsze o tym powie. Mało tego, w trakcie gry różne wydarzenia będą sprawiały, że otrzymamy takie oto żetony doświadczenia. I teraz w trakcie swojej tury, w dowolnym momencie swojej tury, byleby nie w trakcie wykonywania testu, możemy każdy taki żeton odrzucić i za każdy odrzucony żeton awansować o 2. Co ma oznacza awansować o 2? Oznacza to, że mogę wybrać jeden znacznik i przesunąć go o dwa pola w lewo, albo wybrać dwa znaczniki i przesunąć każdy o jedno pole w lewo. Co jest ważne? Znaczniki się nie przeskakują, tak? Czyli gdybyśmy na przykład mieli taką sytuację i chciałbym tutaj coś awansować, to nie mogę zrobić takiego patentu, że ten mi przeskoczy ten, no bo przecież tu nie mogę wsadzić, bo jest zajęte. Nie, one nie mogą się przeskoczyć, musimy po prostu wtedy przesunąć ten. Więc w ten sposób wygląda awansowanie, jeśli chodzi i zawanie testów i awansowanie i tracenie naszych tutaj umiejętności. Dobrze, to skoro wiemy już o testach i ogólnie o umiejętnościach, naszych zdolnościach, naszych atrybutach, to przejdźmy przez kilka takich dodatkowych detali związanych z tą grą, żebyście wiedzieli. Czego tu się spodziewać na przykład, jeśli chodzi o handel albo zdolności tych kart, to też warto, żebyście wiedzieli. Porozmawiamy teraz o handlu. Może się wydarzyć, że jakiś, w jakimś miejscu kluczowym, które odkryjemy. Przy okazji od razu mówię, ja tutaj totalnie tak na ślepo wybrałem pierwszą lepszą figurkę z boku. Tutaj pierwsze karty z brzegu, teraz we, też wezmę, więc to nie jest żadna sytuacja, która się faktycznie przytrafia w trakcie gry. Nie przejmujcie się. O co chodzi z handlem? Może się wydarzyć, że w jakimś miejscu dowiemy, że ma, dowiemy się, że musimy wyłożyć stos handlu. Będzie to po prostu pokazane z taką ikonką, z monetami i następnie będzie, będą wyliczone konkretne przedmioty, w które w tym stosie handlu się znajdują. No i on, ten stos handlu zawsze znajduje się gdzieś na mapie. W jaki sposób zaznaczyć, że na mapie znajduje się jakiś stos handlu? No, więc przede wszystkim z tych tutaj oto żetonów bierzemy dowolną, wybraną przez siebie parę żetonów, tak? I pozostałe na razie są nam niepotrzebne. Powiedzmy, odkładamy je na bok. Następnie dobieramy karty, które, które właśnie nam aplikacja powiedziała, żeby je w takim rzetonie handlu wyłożyć. No tutaj załóżmy, dla przykładu, proszę o trzy karty, mają być w tym oto miejscu. No i teraz tak, z tej pary jedną wykładam, proszę bardzo, przy właśnie tym miejscu, gdzie ten handel ma się odbywać, a drugą gdzieś tutaj przy samych kartach. Po co miałbym to robić? Możecie się zastanowić, ponieważ w trakcie gry możecie odkryć kilka miejsc, w których będzie możliwy handel. Więc ponieważ nie możecie kart położyć, a czasami będzie bardzo trudne położyć karty bardzo blisko danego miejsca, tak? Więc bardzo ważne jest, żeby te karty leżały sobie gdzieś z boku, a te żetony pomogły wam zaznaczyć w którym miejscu możecie handlować jakimiś przedmiotami. Teraz za każdym razem, jak będziecie w tym przedmiocie i będziecie wchodzić w tą interakcję z miejscem kluczowym, to właśnie w ramach tej interakcji będziecie mogli sobie przeprowadzić taki handel. No i teraz działa ten handel w taki sposób, że monety, które będą w Waszym posiadaniu, będziecie mogli wydać na dowolną liczbę przedmiotów stąd. Mało tego, będziecie mogli sprzedawać Wasze przedmioty również za wartość, którą widzicie w tym tutaj prawym górnym rogu. Czyli jak jakiś przedmiot Wam się nie spodoba, możecie stwierdzić, dobra, wiecie co, ja go sprzedaję, Dostaję jedną monetę i w sumie od razu ją wydaje, biorę sobie kości. Więc tak działa handel. Wspomniałem wam, że powiem w jaki sposób działają te yy, prawda, y, testy, jak działają te karty. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, karty działają się takie na dwa rodzaje: zawsze i odrzuć. O co chodzi? W momencie, jak macie przedmiot ze zdolnością zawsze, to ta zdolność jest dla was ważna i aktualna za każdym razem, przez cały czas, jak tylko macie ten przedmiot w Waszych zasobach. Natomiast jeżeli macie przedmiot odrzuć, to żeby móc skorzystać z tej zdolności, musicie tę kartę odrzucić, tak? Czyli jeżeli jestem, jak biorę udział w jakimś teście, który korzysta z tej zdolności, mogę dodatkowo użyć znaczników ze swojego testu, ze swojej zdolności mocy, pod warunkiem, że odrzucę tę kartę. Natomiast jeżeli mam tutaj srebrny sztylet, to za każdym razem jak biorę udział, jak biorę te, przeprowadzam test mocy, to mogę stracić jeden punkt inteligencji, aby użyć właśnie swoich punktów inteligencji zamiast punktów mocy, żeby sprawdzić, jaki mam wynik testu. Te wyjaśnienia na przedmiotach są dla moich zdaniem bardzo klarownie napisane i nie ma z nimi, nie powinno być z nimi żadnego problemu. I to wszystko, moi drodzy, słuchajcie, to absolutnie wszystko, jeśli chodzi o tę grę. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś wątpliwości, śmiało oczywiście piszcie w komentarzach, ale przede wszystkim objaśnienia ikon tutaj z tyłu to Wam bardzo dużo powie. Macie słownik terminów, terminów pod koniec instrukcji, to też Wam bardzo dużo powie, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, ale tak naprawdę, słuchajcie, to jest wszystko, aplikacja Was tak de facto prowadzi za rękę w tej grze, to jest bardzo prosta gra. Teraz to, co się wydarzy na końcu, to jest to, że Wy fabularnie będziecie wiedzieli, kiedy już jest koniec gry. Ważna rzecz a propos tego przeznaczenia Waszego, tak? ponieważ no Wy wybieracie sobie na porządku, które chcecie wykonać, tak? ale prawda jest taka... Że możecie zmienić zdanie w trakcie gry, że stwierdzacie, że jednak chcecie spróbować zrealizować to drugie przeznaczenie. Albo spróbujcie zrealizować oba, no i zobaczycie, który pierwszy wam się uda. To jest totalnie, totalnie od, was, od Was zależy. Co jest ważne, patrzcie, co się dzieje podczas tur waszych współgraczy, ponieważ. Rzeczy, które oni robią, mogą, że tak powiem, przy okazji ujawnić różne informacje, które mogą być również dla Was potrzebne. Więc absolutnie słuchajcie, wczytujcie się, słuchajcie tych spotkań, słuchajcie tych rozmów. Tam również mogą być informacje istotne dla Was i dla Waszego przeznaczenia. No i też fabularnie zorientujecie się, kiedy już, że tak powiem, jesteście bliscy podjęcia tego finałowego starcia, żeby w końcu zrealizować swoje przeznaczenie, bo macie tam jakieś zadanie do zrobienia tutaj, zrealizowaliście je, wiecie o tym. I wtedy też będziecie wiedzieć, bo aplikacja wam bardzo dobrze powie, gdzie macie się udać i gdzie w co w interakcji z czym wejść, żeby spróbować spełnić swoje ostateczne przeznaczenie. Wówczas jest taka, taka, sama, taka sama interakcja ze skanem i z literką D. I wtedy rozpoczynacie swój finał. I finał tak naprawdę to jest seria interakcji, czasami rozłożona na kilka tur i które musicie spróbować przejść i zdać. Jak je zdacie, wygraliście. Pierwsza, pierwszy gracz, który zrealizował, zrealizowała swoje przeznaczenie, jest zwycięzcą. To jest wszystko, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, zadawajcie w komentarzach. A póki co, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo raz jeszcze chciałem podziękować wydawnictwu Lucky Duck Games za przekazanie tej gry do recenzji. A Was, moi drodzy, zapraszam do, re... właśnie do recenzji, która jest na kanale. Również możecie ją obejrzeć, link w opisie. I zapraszam Was, moi drodzy, tradycyjnie do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki, wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl najlepsze ceny, najlepsza obsługa.